Adam, naładowany emocjami po wizycie w Teatrze Marzeń. Na Anfield zdecydowanie Virgila van Dijk'a. Fabinho. Wycofał się za koło środkowe Harry Kane. Real Madrid prawdopodobnie będzie starać się ściągnąć tego za... Dobrze ustawiony jednak, wracający na swoją wyjściową pozycję Serge Aurier. Rywalizacji z Czerwoną Zvezdą Belgrad. Jordan... Niestety będzie posiadać tę piłkę mniej. Podejrzewam, że Liverpool w miarę upływu czasu przejmie inicjatywę. Na Old Trafford, choć mieli ku temu swoje okazje. Ważniejsze, by drużyna... ...buje do siebie, ale raczej Musa Sissoko, a najchętniej Harry'ego Kane. Natychmiast zorientował się w zamiarach Brazylijczyka Harry Wink. Sprawia wrażenie faceta, który ma tętno cały czas na poziomie 55 uderzeń na minutę. Podobny pomysł na grę z Liverpoolem, tak samo jak na Manchester. I w tej chwili na 3 punkty. No, oni swój mecz wygrali gładko wczoraj piłkarzami jak Andy Robertson. Punktów, bo jednak Liverpool punktował aż... Biorąc pod uwagę temperament Jurgena Kloppa, jakoś wyjątkowo spokojnie. Podnika i dośrodkowuje z głębi pola, z dużą rotacją. Fabinho, Son. Fabinho. Poprawka Harry'ego Winksa już. Rusza do przodu Harry Winks, pociągając za sobą niebezpiecznie pod bramką Alissona Becker'a. Frunącego w stronę piłki inny, Giniego Wijnalduma. Wanięcia pełnej puli. Ale trzeba też tutaj podkreślić. Czy do Davinsona Sancheza przestraszyć, zaszachować, zmusić do błędu. Do tego bezpośredniego starcia Liverpoolowi. Nie będziemy, nie wiemy, jaki będzie układ siły wtedy, kto będzie na pierwszym. To Lovrena. Lovren sprowadza piłkę do parku. Maurizio Pochettino wzywa do konwencji, byłaby niebotycznie wyższa. Fabinho. Takie petardy na swój organizm. Mimo tych błędów, ale no, który bramkarz nie popełnia błędów? W drużynie bramkarskiej Tottenhamu. Przemieszcza się przy swojej strefie. Piłka zablokowana przez Musa Sissoko. Rzuty wolne i stałe fragmenty gry. Serge Aurier. Fabinho, Musa Sissoko i Fabinho. W sezonie naprawdę nie gra rewelacyjnie na wyjazdach, zwłaszcza na wyjazdach ma problem, zwłaszcza z tą formacją. Bardzo korzystnej sytuacji i cały czas we wszystkich wywiadach, nawet po meczu. Na razie te rzuty wolne, które łapie Tottenham, są na 30 metrze od własnej bramki, a nie 30 metrów. Regulaminowego. Zdecydowanie mają zbliżone warunki. Cały czas być w strefie Dejana Lovrena, ale jego kusi, żeby pokazać, że jest... Fabinho, no, wykazał się nie lada sprytem, wybierając piłkę. Pozostanie Dele Alli, Fabinho. Sprytowi Harry'ego Kane'a i przede wszystkim wspaniałym argentyńskim. Dotychczas ten wynik bardzo dobry dla Tottenhamu robi dokładnie to samo, co w pierwszej połowie. Stara się presować, naciskać... Dotychczas. Więcej nic, bo 159 goli padło między Arsenalem a to... Nie o tym meczu. Jakby nie patrzeć historycznym. Mecz był pełen ataków i kontrataków. W wykonaniu Brazylijczyka. Bardzo mi się podobała. Fabinho. Kluczowe podania Naby Keita. Wtedy ta gra Liverpoolu zaczęła się. Henderson po raz 145 jest kapitanem, tylko zagubiony. Nie wiedział, gdzie jest piłka. Po swoich głów realizacji z Tottenhamem. Mają takie akcje jak ta po wybiciu Gazzaniga proste do Sona Eriksena. Ten wciąż jest zagubiony. Delia. Mogłoby być niezbyt korzystne dla Liverpoolu, jednak... Fabinho. Stanął na baczność sędzia Henderson! Goal! Jordan Henderson! On trafia do siatki! No kto by pomyślał, że on będzie wyr... I znów Fabinho. O, to też bardzo ważne dla drużyny. Do bronienia, do
raczej blokowania, niż jak się z tego oswobodzić, jak się z niej otrząsnął. Komfort Brazylijczyk, bo daleko od niego są rywale teraz agresywni za... i pomocników to zwróć uwagę, że Fabinho w tym momencie panuje niepodzielnie się. Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold i oczywiście Jordan Henderson. Można powiedzieć, że zobacz, ani Mané, ani Salah też nie stanowią jakiegoś dużego zagrożenia. Praktycznie największe... Son i Serge i Dan Rose, a także po drugiej stronie Jana Lovrena. Tak samo tutaj Sonem, tak jak w pierwszej połowie. Każda piłka bita przez Paulo. Liverpool musi kombinować, ale Liverpool wygląda na drużynę. I trochę wiary w swoje możliwości. Na spalonym w momencie zagrania patrzymy. Ile miejsca miał Fabinho przed polem karnym. Praktycznie nikt do niego nie doskoczył. Fabinho, Mohamed Salah, by trafić do siatki w tym starciu. I ponownie Fabinho. Ale ty... Fabinho, Jordan. Atmosfera, ale to co się stało przez ostatnie tygodnie, po prostu zwyczajnie nie mieściło się u niego w składzie zawodników. Ale też zarzucił Tottenham. Niesygnalizowane podanie Tanguy'ego. Nikt nie spodziewał. Na pewno troszeczkę zmęczyło wodę w szatni. Fabinho, nie Roberto Firmino, ale jak już trzeba było w decydującym momencie wziąć się do roboty, no to pokazali klasę. 4-1. A jeżeli inny, to będzie remis. 2 do całe serducho, całe zdrowie na murawie. A właśnie Robert. Harry Kane, stan zdrowia. No, wydawało się, że może go wykluczyć na coś, co po prostu jest zbudowane przez Jurgena Kloppa. On też czuje, że to Fabinho dzisiaj zgarnia